just my luck. A construction site. Hey, wait a minute. Sandman is vulnerable to water, and that looks like a water pump. If I can get the pressure high enough, maybe I can make mud pies out of our little friend here. O nie, czyżby wspomniała z construction site? Czyżby tutaj Daxter wołał mnie o pomstę? Great! A one-shot deal! Better get the pressure back up. No, patrzcie, ile mu żeśmy HP już zadali. Generalnie z tego, co widzę, to walka będzie bardzo prosta, bo będzie ona polegała po prostu tylko i wyłącznie na tym, żebyśmy od czasu do czasu odkręcali zawór. Look what I found. O, i komiks. Bardzo fajnie. W ogóle ta arena mi strasznie przypomina arenę z Rhino. Tak jak to się z Rhino walczyło w pierwszej części. Web your way out of this, huh? This is gonna hurt! O, widzisz? Po co do mnie, kurde, fikasz? Jak ja ci zaraz ponad pół HP wezmę. W sumie ty już masz ponad pół HP zdjęte. O, proszę bardzo, więc proszę mi tu nie fikać, bo zaraz cię pocisnę. To będzie szybka konfrontacja, ja wam to mówię, nie? A w ogóle czemu nie wspominam o tym, że te wszystkie poziomy graficznie ładnie wyglądają? Dlatego, że myślę, że domyśliście się, że one ładnie graficznie wyglądają, że raczej nie będę musiał tego samego mówić po 10 tysięcy razy, więc podejrzewam, że no byłoby to po prostu bez sensu. Fajne jest w ogóle to, że jak Spider-Man skacze, to może tą Kamehameha puszczać, nie? Moim zdaniem. Że taką dosłownie Kamehameha trafia z góry, nie? Na dół. No i proszę bardzo, elegancko dostałeś w pierdziel, więc proszę nie podskakiwać następnym razem. No ale żółto się zrobiło. Piasek się rozlał. Looks like security's made it to the lab. Think I got what I needed anyway. You've got to be kidding me! Oh, great. Just great. Well, I could hope that Electro can't read, but I guess he could have someone do that for him. Hope I'm not too late getting to that museum. What do I do about the doctor, though? Electro probably still needs the doctor to show him how the device works, so she should be safe for now. Let's hope Electro's as dim as he looks. Gotta tell the boss! Gotta tell the boss! Fist-sized gem. Why would you create a device that relies on something that not only doesn't exist, but cannot be made by man? There must be something you are not telling me, good doctor, and I want to know what it is! Boss! Look! Tonight. We hit the museum tonight. And this time, that meddlesome bug won't be able to stop me. Nowe zdjęcie w portfolio się odblokowało, więc teraz tak, w dużym skrócie. Elektro znęcał się nad jakąś kobietą, ponieważ chciał, żeby ona mu powiedziała o jakichś tajnych informacjach, które pozwoliłyby mu podbić New York City i przy okazji pokonać Spidermana. Hammerhead przyleciał z informacją, którą wyczytał w gazetce, że ponoć coś się ma dziać w muzeum i z tego, co widziałem, chyba ten brylancik ma dużo z tym wspólnego, więc prawdopodobnie Elektro będzie chciał go wygrać. I też się domyślił, że w pewnym stopniu dzisiaj tam Spider-Man się zjawi, więc moi drodzy, jesteśmy coraz bliżej ukończenia gry w dużym skrócie. Tak więc myślę, że niedługo staniemy twarzą w twarz z Elektro i skopiemy mu ten zadek. W ogóle strasznie on mnie denerwuje, powiem wam szczerze. Jego maniera głosu mnie tak denerwuje, że no niebywale mnie on drażni swoją postacią. Ale niby zasada jest taka, że jak ktoś ciebie drażni z antagonistów, to oznacza, że dobrze został napisany, więc nie mogę tego powiedzieć, ale chyba Elektro został dobrze napisanym antagonistą, chcąc, nie chcąc. Chociaż nie lubię bardzo jego postaci, bo jest bezpłciowa. No. Tak więc szafir tu mamy. Display at the museum. Czyli ten szafir jest dostępny w muzeum i prawdopodobnie Elektro będzie chciał go wykraść. Bo to jest największy na świecie szafir. Where are you, Electro? Not so fast, bug! Or tonight,
You're not gonna be the only one who gets squashed. This is a new low even for you, Electro. I'm the one you want. Fool! This was never about you! This was about power! Help me, Spider-Man! Huh? Whoa! How you doing? Hey, how you doing? Czyli jak widzicie, Elektro po prostu potrafi swoim prądem ożywić nieżywe istoty. This is it, true believers. Spidey's headed for a final showdown with Electro. The sparks are gonna fly, that's for sure. But if our hero isn't quick on his feet, he'll find himself in deep trouble. Electro's managed to block the exit with electricity. Have to find out where the source is and shut it down. Okej, więc teraz naszym zadaniem jest unicestwienie... W zasadzie nawet nie wiem czego, bo nic tutaj nie widzę dokładnie, co by można było unicestwić. Nie wiem nawet jak mam to skomentować, co to dokładnie jest, chyba jakiś generator. Więc będziemy musieli poszukiwać takich generatorów. Man, I could use some inner peace right now, but I'll settle for no more samurai. To pytanie, gdzie to jest? O, komiks. Przyda się. Tak, tutaj sama w sobie gra ma jakiś... Electrified swords and armor versus fists. Well, that hardly seems fair for you guys. Co możemy zobaczyć? Dobra, nie widzę tutaj nic, co bym mógł zaczepić, więc chyba trzeba będzie tutaj coś zrobić. Wstań, Spidey. Ała. Proszę we mnie nie strzelać. Better find the power source so I can get out of here. Say, your kung fu is pretty good. Dobra, tutaj oni zostali unicestwieni. Ale ja też przy okazji obrywam, więc coś jest tutaj definitywnie nie tak. Nie wiem, co ja mogę zaatakować w takim razie. Na pewno się wyleczę, to jest bardziej niż pewne. Tu jest ten generator, tylko jak do niego się dostać? A, dobra. Czyli nie mogę tak robić, czyli muszę zabrać tą elektryczną pajęczynę i tą elektryczną pajęczyną wyłączyć to. Dobra, kumam już, o co chodzi. Oby ona się jeszcze pojawiła gdzieś. Na razie trochę czasu jeszcze mamy, ponieważ to nie jest żadna czasówka, więc mogę tutaj na spokojnie się skupić i zebrać tę pajęczynę, tak więc wysłuchajcie się w soundtrack, a ja tutaj poszukuję pajęczyny i przy okazji będę unicestwiał tych gnojków. Dobra. Nie mam pomysłu szczerze, co bym mógł zrobić. Nie mam pomysłu, jak ja bym mógł zaatakować tamto działko. Więc po prostu może poszukajmy czegoś, z czym możemy wejść w interakcję, bo może jest jakiś przedmiot, z którym możemy wejść w interakcję i wtedy się rzuci w ten generator najwyżej. Może to coś pomoże w chwili obecnej, bo naprawdę nie mam pomysłu, a chciałbym, że tak powiem, iść dalej, bo już mamy zaraz 52 minuty nagrywania. A z tego co wiem, już gry nam za dużo nie zostało, więc może dzisiaj na tym jednym posiedzeniu skończymy tę produkcję i to już będzie czwarty chyba let's play, który zakończę. Tak, czwarty. Bo krok 1, Tagra, Spyro 3, Spyro the Dragon prototyp, więc 4 serie już będą skończone. Ładnie nam idzie, kurde, ładnie idzie w tym roku nagrywanie, tak jak w zeszłym roku, z czego jestem zadowolony bardzo.
seems to be working. Gotta find more pieces. O kurde, ty, tym możemy rzucać. Ja myślałem, że tym musimy jakąś, nie wiem, kanapę czy cokolwiek, kurde, mieć. Czy jakiś inny, twardszy przedmiot. O Jezu, to ja nieźle trafiłem tutaj. Nie powiem, że nie. Świetnie poszło. A, czyli to są ci martwi przeciwnicy, którzy się na części rozłożyli i nimi będziemy mogli rzucać. Ciekawa sprawa. No, tylko najpierw jeszcze traf, bo trochę za szybko, żem rzucił i to skutkuje właśnie tym, że nie doleciało. Kurde, 14:10, ładna pogoda jest, więc chyba trzeba będzie się sprężyć ze skończeniem tej gry, żebym mógł sobie potem na rower wyjść, kurczę. Bo powiem wam szczerze, jestem głodny dzisiaj znowu wrażeń. I mam zamiar się znowu gdzieniegdzie wybrać, tak więc... Kto wie, może znowu kolejny spontaniczny vlog wyleci z mojej strony. Już będzie piąty, kurde, na rowerze z rzędu. Albo czwarty. Okej, czyli widzę, że tutaj... W taki sposób został on... Ten generator pociśnięty. Tam mam teraz takie pytanie. Dobra. Już nie mam pytań. Zjechały mi rzeczy, kurde, z krzesła, więc musiałem je zrzucić na wyro. Dobra. Jeszcze, kurczę, jeszcze jedno HP zostało, w sensie, Jezu, jedno HP, to bardzo dziwnie brzmi. Jeszcze dosłownie kawałeczek zdrowia zostało tej maszyny, lub energii, jak chcemy sobie nazwać, bo to jest martwe urządzenie, więc, bo to nie ma życia jako tako, więc można by powiedzieć, że zostało mu tylko trochę energii już, temu czemuś. No i gitara, o to chodziło. Bardzo dobrze nam poszło. Electro came this way, but this isn't the Turndorf exhibit. I need to get to the top of this exhibit, but Electro's not making it easy for me. Lightning rings! I suppose it could be worse. Ta, czuję się teraz jakbyśmy byli w jakiejś tej, jak to się mówi, w jakiejś piwnicy czy gdziekolwiek. Bo takie echo jest dziwne. Przynajmniej jak Spidey przemawia. Yeah, I think a lightning cascade qualifies as worse. My spider sense is trying to tell me something. Dobra. Lecimy teraz dalej do góry. Ale do góry, a nie na bok. Allow me to rain on your parade, wall crawler. Dobra, trochę żeśmy sobie odbudowali HP. My spider sense is trying to tell me something. Ja pierdzielę, no kurde, co za gówniany ten Elektro. Weź się ogarnij, gościu. And these TVs will barbecue you! My spider sense is trying to tell me something. Give up, Spider-Man! This time, I rule the day!
Ale mnie ten jego głos zaczyna drażnić już. Weź zamknij mordę, ty, Elektro. Dobra, jakoś się udało, kurczę pieczone. Ale musiałem znosić ten jego paskudny głos. A to jest smutne. Nie lubię takich cwaniaków jak Elektro. Give it up, Electro. You can't find the jewel and you've lost your hostage. Even without the jewel, Electro's pretty pumped up. Dobra, mamy finałowego bossa. Kurde, ale muzyka też jest taka średniawa, strasznie antyklimatyczna. Okej, na czym on będzie polegać? Bo się od czasu do czasu widzę, że tak unosi. Wiecie, co jest przykre? Że on dosłownie się śmieje jak ten, jak... Boże, mam na końcu języka jego imię. Nie jak Venom, tylko jak... Carnage. No, jak Carnage. I to jest takie strasznie denerwujące, bo kurde mówię, mam złe wspomnienia, jeżeli chodzi o Carnage'a, w sensie... Nie mam nic do Carnage'a, ale po prostu chodzi o to, że nie lubiłem strasznie tego jego śmiechu, bo to tak we mnie złość od razu zaczęła eskalować, że to jest przegięcie pały, nie? No dobra, no strzelaj sobie i co ci... Jezus Maria, Spidey, też się ogarni. Dobra, trochę HP on stracił. Teraz my musimy się wyleczyć, bo to się źle skończy. Ale widzę, że boss nie jest w sumie jako tako trudny. Trochę jest wkurzający, ale na pewno nie trudny. This is only the smallest fraction of my power. Lasers. Okej. Okay. On będzie robić coś takiego. Fantastic. Back up. Już lepszą muzykę miał naprawdę Monster Oak albo po prostu Doc Oak. Nawet Carnage miał spoko muzykę. No ta jest taka strasznie... Taka... no dziwna, bym powiedział. No i proszę. Elektro został pokonany. Można? Można. Szybko nam poszło, co? Dobra, możemy zapisać. Chociaż coś czuję, że to jeszcze nie wszystko. Coś mi się wydaje, że to była za łatwa walka, wiecie? Więc zobaczmy. Czy aby na pewno to już będzie wszystko, bo jeżeli tak, to kurde, żeśmy profesjonalnie przeszli gierkę, no. Kurde.